Cześć, witam was wszystkich serdecznie z warsztatu. Dzisiaj pokażę wam, jak zrobić tuning lub może inaczej, jak naprawić szczypce do jeżynek. Takie zwykłe, najtańsze. One bardzo często są źle wyszlifowane tutaj i po prostu jak łapiemy piórko, to ono nam się wyślizguje lub są ostre. A co za tym idzie? Przerywa nam pióro, no i nie da się tym normalnie pracować. Jak to naprawić? Bardzo prosto. Potrzebujemy rurki termokurczliwe. Ja tutaj mam takie 1,5 mm. I do tego nożyczki i zapalniczkę. Bierzemy sobie taką rureczkę. Otwieramy szczypce. Naciskamy na ile się da tą rurkę. Teraz sobie obcinamy. Staramy się to zrobić jak najbliżej. O, mamy jedną część. Teraz bierzemy zapalniczkę i tak jak z rurkami termokurczliwymi. Teraz zaciskam troszkę, żeby się ułożyło. Ok, jeszcze tutaj końcówki. Mamy jedną stronę zrobioną. Teraz druga. Robimy dokładnie to samo. Nakładamy, obcinamy, grzejemy, okej. I teraz wszystko nam się fajnie ułoży. Wszystkie nierówności, które były na tym, na częściach tych metalowych, które się zaciskały, teraz będą wypełnione tą elastyczną rureczką, dzięki czemu materiał, który będziemy przyłapywali, przyłapiemy go dobrze. Nie wyślizgnie się, ani też nie potniemy, ze względu na to, że tutaj mamy te gumki. To jest taki prosty sposób, prosty zabieg, jak z narzędzia za, ja wiem, 3-4 zł zrobić narzędzie, które jest użyteczne. No i to by było na tyle. Ja zapraszam was do zostawienia łapek, subskrypcji, jeżeli jeszcze nie macie, udostępnienia gdzieś filmiku, jeżeli macie chęć. Na pewno mi to bardzo pomoże. I widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się zdrowo, łamcie kija i życzę wam owocnych prac przy imadłach i masa złowionych ryb na własnoręcznie wykonane przynęty. Na razie, hej!